Drzewo życia. Naprawdę wspaniale grają. Wyścig! Zaczyna się wyścig! Przepraszam, przepuśćcie mnie. Muszę zobaczyć, jak biegnie Milunia. Ruszyli! Biegną w prawo! Szybciej! Brawo! Szybciej! Szybciej! O rety, Milunia ciągle na końcu. Szybciej, biegnij, biegnij! Milunia wie, co robi. Sami się przekonacie. Milunia, Milunia, Milunia! Milunia nie ma szans, na pewno przegra! Cicho bądźcie i patrzcie. Tabalugo, skąd wiedziałeś, co ona zrobi? Taki był plan. Tylko czy zdoła utrzymać przewagę? Ja wolę na to nie patrzeć. Nie bądź się, Milunia. Potknie się, jestem tego pewien. Zaraz będzie mecz. Milunia, Milunia, wygra! Hurra, hurra! Brawo! Jest pierwsza! Tabalugo, dokąd poleciałeś? Hej, zaczekaj na mnie! Co roku organizujemy ten festiwal dla uczczenia Dni Życia. Razem tańczymy, śpiewamy i rozgrywamy radosne zawody. Pięknie biegłaś! Nie mogłem oderwać od ciebie oczu! Dopiero od roku mieszkasz w Rajskiej Dolinie. Z tym większą radością przyznaję ci ten oto złoty medal. Proszę, Tabalugo. Wspaniale biegłaś. Dlatego, że pomagałeś mi trenować. Po to ma się przyjaciół. Koń na D5. Uważaj na swojego króla, Arktosie. I to już chyba szach. Szach? Do tej pory nie widziałem twojego konia, Uchu. Czyżbym nie panował nad sytuacją? Wasza mroźność, wszystkie te pionki pingwiny wyglądają jednakowo. A co ty możesz wiedzieć? Jesteś tylko marszałkiem dworu. Nikt mnie nie docenia. Odejdę stąd i będę marszałkował gdzie indziej. Jak umie? Tym razem chyba miałeś rację. Tak sądzisz? Wszystkie pingwiny są jednakowe. A gdybym tak mógł zdobyć nowe, oryginalne figury szachowe, gra stałaby się o wiele ciekawsza. Postawa! Wciągnąć brzuch! To służba, a nie przyjęcie u cioci na imieninach! No proszę, nasz królik! Jaki śliczny kapelusz! Ten smok ma być królem? Dość tego. Marnuję tylko swój czas. A może podwójne lody poprawią ci nastrój, panie? Nie, nie. Całkiem straciłem apetyt. Uchu, przyszła mi do głowy straszna myśl. Czy ten smok uważa się za króla Rajskiej Doliny? Nie, absolutnie nie. A kto nim jest? Muszą mieć króla. No więc... Chcę wiedzieć. Zobaczymy to w twojej kryształowej kuli. Pokaż mi ją natychmiast. Uchu, uchu, rozkazuję ci. Masz mi pokazać kryształową kulę. A, tak jak myślałem. Dlaczego te półgłówki tańczą wokół tego starego drzewa? Co to za tajemnica? Ponieważ nie chcesz mi powiedzieć, zrobimy eksperyment. Rozkazuję zniszczyć to drzewo i zepsuć im zabawę. Zaczekaj, wyjawię ci ich tajemnicę. Byłem tego pewien, no. Wyrosło ono wraz z powstaniem świata i zwie się Drzewem Życia. Mieszkańcy Rajskiej Doliny uważają je za święte i oddają mu cześć, a w jego gałęziach zawsze znajdowały schronienie niezliczone pokolenia stworzeń. Mów, mów, to ciekawe, będę miał więcej powodów, żeby je zniszczyć. Nie rób tego, bowiem najważniejszą rolę spełniają jego korzenie. Są bardzo rozległe i utrzymują w równowadze zasoby wody na naszej planecie. Gdyby nie one, zarówno Rajska Dolina, jak i Lodolandia przestałyby istnieć.
Jeżeli zniszczysz drzewo życia, ziemia stanie się jedną wielką pustynią, smaganą przez okrutne wichry. Co? Pustynią? Powiedziałeś, że Lodolandia też? Tak. Nierówne bzdury. Przypominam ci, że to ja rządzę wszystkimi żywiołami Lodolandii. Powiedziałem ci prawdę. Dobrze, dobrze, znam twoje sztuczki, ale przynajmniej wiem, kto u nich rządzi. Jakubie! Do usług wasza lodowatość. Podejdź do mnie i słuchaj uważnie. Jutro poprowadzisz niespodziewany atak z powietrza na to drzewo. O, przeprowadzić atak? Wasza oziębłość? Przestań się trząść, to mnie denerwuje. Nie pamiętasz? Jestem tylko marszałkiem dworu. Patrz na moje usta. Marsz! Panie, muszę cię ostrzec. Zoś, uchu, wykonałeś swoje zadania. Teraz czeka mnie dużo pracy. Mimo wszystko zapowiada się ciekawy dzień. Odpocznijcie wszyscy. Przed nami wiele atrakcji i zabawy. Jestem wykończony. Ach, orzeźwiający chłodek. Wcale nie spodziewałam się, że mogę wygrać. O, patrz, co to jest? Wygląda jak wielka gąsienica. To Arktoplan. Ciągnie za sobą balony. Arktos znowu coś knuje. Nie może zepsuć obchodów Dnia Życia. Jego stać na wszystko. Aha, ale tutaj zimno. Pedałuj, bo tracimy prędkość. Rozgrzejesz się. Chciałbym zobaczyć w tej roli starego Marchionosa. Przestań trzaskać dziobem, muszę się skupić. Leci w kierunku drzewa. Uciekajcie wszyscy! Zaraz rozpocznie się atak! Teraz! Teraz! O, trafiony, zatopiony! Wracamy do domu? Tak, jego oziębłość chce zasypać to drzewo śniegiem. Wracamy po następny ładunek. I po co zgłaszałem się na ochotnika? Uff, już wszystkich wykopaliśmy spod śniegu, Tabalugo. Ja znalazłem jeszcze kogoś na gałęzi. Mam nadzieję, że nikomu nie stała się krzywda. Jasne, że nie. Na szczęście żądło pszczoły nie przebije skóry smoka. Skoro wszyscy są cali i zdrowi, pora ratować drzewo. Najpierw zatrzymam Arktoplan, żeby nie dostarczył więcej śniegu. Hej! Dlaczego ciągle o mnie zapominasz? Udało mi się... O, przepraszam. Już dobrze. A teraz, gdzie jest Arktoplan? Pewnie dawno doleciał do celu, tak? Nie, balony utrudniają mu lot. Możemy go jeszcze dogonić. Szybciej! Szybciej! Myślicie, że to niedzielna wycieczka? Nie rozumiecie, że muszę zawładnąć i zniszczyć to drzewo, pokonać je i zawładnąć rajską doliną? Moją rajską doliną! Co się dzieje? Czy ja to... Zaraz ktoś mi za to wszystko odpowie! Jakubie! O! I znowu ten smok nas goni. Szybciej, gazu! Nie dogonimy ich! Jesteśmy już blisko! Thank you.
A co to było? Smok dziurawi nasze balony. Jak Arktos to zobaczy, zamieni nas w sople lodu. Został tylko jeden. Szybciej, szybciej! Tylko mi nie mów, że zabrakło ci paliwa. Prawie zgadłaś. I co teraz zrobimy? Podfrunę bliżej. Czy spróbujesz rozwiązać węzeł? Wiosłujemy od rana, a Sopelkowo ani drgnie. Powiedz Marchwionosowi, że w ten sposób nigdy nie damy rady zejść z mielizny. Bo w załodze są same lenie, takie jak ty. Co ty mówisz? Ja jestem leniwy? Leniwy i do tego głupi. No, wracajcie wszyscy do wiosła. Mam tego dosyć. Zamknij się! Uważaj z tym wiosłem. To niemożliwe. Sopelkowo topnieje? Ostrzegałem. Jeśli zniszczysz drzewo życia, naruszysz równowagę na całej ziemi, a teraz może zdarzyć się wszystko. Przestań krakać, tylko powiedz, jak mamy zejść z mielizny. Jeśli odciążysz Sopelkowo, samo z niej spłynie. Odciążyć Sopelkowo? Usuń wszystkie ciężkie przedmioty. Chcesz, żebym wyrzucił wszystkie moje skarby do wody? Nie masz wyjścia. Twardy jak kamień. Może uda ci się stopić ten lód swoim ogniem, Tamalunga. Mogę spróbować, ale... to cała góra lodowa. Nawet jeśli stopisz lód, to twój ogień może zniszczyć drzewo. Trzeba działać szybko. Patrzcie, jak marnieją pozostałe rośliny. Ziemia jest zamarznięta i rośliny nie mogą ciągnąć wody. Może rozpalimy małe ogniska wokół pokrywy lodowej. Roztopią ją, nie uszkadzając drzewa. O ile nie jest za późno. Nie traćmy nadziei. Rośliny pod lodem są zielone. Idźcie szybko zbierać gałęzie. Ja rozpalę ogień. Uwaga! Ostrożnie! Jeśli coś uszkodzicie, zamienię was w sople lodu. Nie chcę widzieć na tym teleskopie choćby jednego odcisku palca! Co robicie z moim dronem? Nie mogę na to patrzeć. Mój biedny dron. Bądź dzielny, Arktosie. Czasem trzeba cierpieć. Tron ocalał. Mój ukochany tron jest nieuszkodzony. Ale co ci dwaj robią w zagrodzie, Reksia? Co tam? Spiszemy ich na straty. To podsunęło mi pewną myśl. Już wiem, co zrobić, żeby szybko odciążyć Sopelkowo. Gdzie jest moja tuba? Miałem ją tu przed chwilą. Strażnicy! Obywatele! Posłuchajcie waszego przywódcy! Wasz kraj was potrzebuje! Sopelkowo powoli topnieje, lecz waszym wspólnym wysiłkiem możecie je ocalić. Najpierw musisz odratować drzewo życia. Bzdury! Co to ja miałem powiedzieć? Nie jesteście już potrzebni i... Nie. Chciałem powiedzieć, że trzeba zmniejszyć obciążenie Sopelkowa. A więc proszę, żebyście dobrowolnie skakali do wody. Co? Ja mamy skakać do wody? Jeszcze potem nie sam sobie skaczę. Trzeba się poświęcić. Natychmiast skakać! Teraz Sopelkowo powinno odpłynąć. Ej, jaka ciepła woda. Cieplutka jak w wannie. Ja gonię. Jo, wiecie.
Co to jest? Mamy jakieś święto? Zejdziemy z mielizny w sekundę, jeśli wioślarze przyłożą się do wioseł. Och, cały jestem spocony. Przyda mi się kąpiel. Przestańcie natychmiast! Spokój! Musimy przenieść się wyżej. Kiedy śnieg stopnieje, zaleje nas woda. Chodź, Tabalugo. Zostanę tutaj i będę pilnował ognia. Chodź, pamiętaj, że on umie latać. Czy ten lód nigdy nie stopnieje? Cierpliwości. Z wami. Hej, popatrzcie na drzewo. Szybko, wychodźcie z wody! Zaraz nadejdzie wielka fala, pośpieszcie się! Dlaczego jeszcze nie zeszliśmy z mielizny? Dlaczego wszyscy uciekają na drugi brzeg? Przecież kazałeś im opuścić Sopelkowo. Do czasu, gdy będę ich potrzebował. Co to? Patrzcie, stary Marchionos odpływa bez nas. Powrót tutaj będzie trudny i zajmie mu bardzo dużo czasu. Cieszmy się, nareszcie jesteśmy wolni. Hurra! Niech no tylko dowiem się, kto za to wszystko odpowiada. Dobrze, że w czasie tej katastrofy nikomu nic się nie stało. Jak twój Ulbzyku? Nie najgorzej. Słońce zaraz wszystko osuszy. Popatrz na kwiaty. Wszystko będzie dobrze. Czy wiesz, Tabalugo, że dzięki swojej odwadze zapobiegłeś zniszczeniu nie tylko Rajskiej Doliny, ale i całej naszej planety? Każdy smok zrobiłby to samo. Nie jesteś każdym smokiem, jesteś Tabalugo. Hurra! Sentymentalne bzdury. Uratował planetę. To dobry dowcip! Uratował także Sopelkowo. Nie zauważyłeś? Lód przestał topnieć. Nie, tam nie chcę słyszeć już ani słowa o smokach i o magicznych drzewach. To ja mówiłem, że Sopelkowo będzie bezpieczne, kiedy spłyniemy z mielizny. Tylko jak teraz wrócimy do Lodolandii? Rozejrzyj się! Nawet nie wiemy, gdzie jesteśmy. Musimy coś zrobić. Gdzie ten niewydarzony marszałek dworu? Jakub! Jakubie! To ma być tratwa ratunkowa? Jest dziurawa jak sito. Całe powietrze, które wtłaczam, zaraz z niej ucieka. Arktos nigdy nie dbał o swoich podwładnych. Zawsze oszczędzał na ich bezpieczeństwie. Przestań wreszcie gadać i pompuj. Pewnie zaszył się gdzieś w kącie i objada się moimi lodami. Jakubie! Jakubie! Tu jestem, wasza mroźność. Po co ci ten bagaż na głowie? Ach nie, nic nie chcę wiedzieć. Idź zreperować arktoplan i przyciągnij nim Sopelkowo do Lodolandii.
Obawiam się, że mamy mały kłopot z arktoplanem. Jaki kłopot? Został z niego tylko ten znak. A gdzie mój arktoplan? O, na pewno go odtworzę przy odrobinie kleju. Jak ty żałosny pingwinie! Ja mądry ty! Chodź, weźmiemy sobie lody w rożku. Należą nam się. Jakubie, wyciągnij mnie stąd! Jakubie! Zgodnie z przepowiednią Arktosa rzeczywiście mieliśmy cudowny dzień.